Witam serdecznie w drugim odcinku serii Zagrajmy w Diablo 2. Która to była... Dobra, to była moja postać. No więc... Co tam... skończyłem na tym, że wyrzuciłem część tamtej kopalni, ale... Właśnie dowiedziałem się teraz, jak czytałem na... czytałem sobie na internecie, jak zapisywać postać, znaczy grę, no bo to tak za bardzo nie można gry zapisać. Po prostu się zapisuje postać i przy każdym wyłączeniu zaczyna się po prostu od tej wioski i tak jakby potworki na mapie będą się respawnować. No ale to nic, mały błąd taki popełniłem, no bo wyłączyłem grę, no i chyba będę musiał część tej kopalni od nowa jakoś odkrywać, czy tam wybijać te potworki, nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobrego dnia! W każdym razie te przedmioty, które tutaj sobie już uzbierałem, spróbuję je sprzedać. Tutaj widzimy jakąś kowalkę, czy coś w tym stylu. Hej, nazywam się Chelsea i pracuję w kuźni. Dobrze, że odwiedzają nas poszukiwacze przygód. Wiele moich sióstr walczyło dzielnie przeciwko Diablo, kiedy po raz pierwszy zaatakował miasto Tristram. Wróciły do nas, zdobywszy wiele doświadczenia i przyniosły ze sobą różnorakie magiczne przedmioty. Ale wygląda na to, że niedługo nacieszyły się swoim zwycięstwem. Większość z nich, Andariel, przeciągnęła teraz na stronę zła. Mhm. Tu mamy... O, ona będzie mogła nam naprawić tutaj. Złoto. A, dobra, mam dużo złota. Nie wiem, chyba dam sobie wszystko po prostu. Ile ciekawe, ile to jest warte. Ło, trochę kasy dostałem za to nawet. Czyli opłaca się nawet zbierać niektóre rzeczy. O kurde. Sporo kasy za tamto dostałem, za te noże. Miksturę duszącego gazu. Sprzedam to. Nie chcę tego mieć. Mikstura wytrzymałości. Co to jest? Wybuchowa mikstura. Dobra. Popatrzę sobie, co tutaj mam. To trochę kosztuje ta maczuga. Widzę, że może jakaś ciekawa jest. Tu jest ile? 5 czy 6? 5 do 8 chyba. A tu jest tak jakby 3 do 10. Czyli to będzie chyba lepsza. Ale tak naprawdę wielkiej różnicy nie ma. Więc nie, nie kupuję. Tutaj co jeszcze? Atakujący otrzymuje obrażenia, jakieś takie bonusy ciekawe. Widzę, że właściwie chyba najważniejsze są te bonusy, no bo... Znaczy najważniejsze, no bardzo ważne, trzeba, będę musiał patrzeć na te bonusy. Miejsce na klejnoty, nie wiem, ja chyba nie mogę... Jeszcze nie mam żadnych chyba klejnotów, nie wiem czy ja je zdobędę, czy... Czy ja będę musiał jakoś... kupować te klejnoty, nie wiem. Dobra, na razie nie będę ten... przypatrywał tych rzeczy. Najwyżej poza nagrywaniem, żeby tak nie było za nudno. Jak tak będę po prostu czytał, no to raczej nie będzie za ciekawe, to najwyżej poza odcinkiem coś tam przepatrzę. A więc zaczyna się. Dobra, mam tutaj tą umiejętność drugą. Za niedługo będę mógł jej użyć, tylko chciałbym... móc jakoś dwóch na raz. Tutaj mam pod tym przyciskiem. Aha, to będzie przez jakiś czas zadawało obrażenia. Nie wiem, czy to mi zada obrażenia? Nie, to jest chyba... winorośl. Aha, czyli to tak jakby ona podąża za mną. Taka jakby, nie wiem, brzdownica. Spoko, podoba mi się.
Aha, czyli to już jest jakby... A więc tutaj... No to już mówiłem. To jest... O, jeszcze przedmioty. Szarfa. Jakaś tam była. Dobra. Nie muszę już tam iść. Na szczęście. Ta winorość nawet chyba mi się wydaje, że jest lepsza niż te kruki, bo one tylko jakoś tak pojedynczych potworków atakowały. A tutaj mamy taki motyw, że chyba kilku naraz ta winorość atakuje, nie wiem. Podoba mi się w każdym razie. Fajnie by było, jakbym... Pewnie ja coś źle robię. Ale chciałbym mieć... Tak jakby wszystkich naraz, o, w ten sposób. O, to będę sobie po prostu przemieniał tak jakoś. Nie muszę jakoś... mieć od razu pod ręką. Wystarczy mi, mi się wydaje. Taką małą ciekawostkę przeczytałem przed chwilą, jak właśnie tam sobie patrzyłem na internecie. Zobaczyłem, że ta gra, Diablo 2, w roku 2012 została uznana za najlepszą grę, jaka kiedykolwiek powstała. Także dosyć mnie to ucieszyło, no jeśli tak, to znaczy, że będzie naprawdę dobrze się grało i zapowiada się naprawdę dobrze. Ale dobra, tu już tak jakby wszystko... Aha, czyli tutaj się te potworki pojawiły jeszcze raz, ale z drugiej strony... Nie tak źle, bo jeszcze raz załatwię tamtego, tam bossa. Pieniądze sobie będę zbierał. Nie mogę sobie zapominać o tym. A czyli tu już nawet jest inna kapliczka. Przedtem była taka, która mi dodawała życia. Daleko? Podoba mi się, że ta winorość i te kruki nie znikają tam po jakimś czasie. Znaczy chyba po jakimś czasie zniknie, ale dosyć długo się trzyma i nie muszę to jakoś co chwilę odnawiać. Aha, jeden kruk mi umarł. Nawet dwa. Dobra, ja już jestem tutaj tak jakby pod koniec. Tam gdzie przedtem. Zobaczę sobie co tutaj mam. Ten toporek mogę wywalić, to też. Krótki miecz to sobie zostawię. Bełty wywalę. Tą szarfę sobie... Aha, muszę zidentyfikować. O kurde, tu widzę, że jakaś porządna. Plus dwa do siły, jakieś... atakujące, otrzymuje obrażenia, przedmiot eteryczny. Mam nadzieję, że to się szybko nie będzie jakoś psuło. Jeszcze pasowałoby mi jeszcze jeden zwój tego identyfikacji. Ale na razie będę musiał sobie poradzić bez tego. Gdzie był ten zombie taki? O kurde. Nie no, niezłą mam ekipę. Praktycznie większą część roboty za mnie wykonują. Tu mam oszczep dobrej kości, to może się sprzedać za jakąś prymitywną, to nie zbieram. Aha, i tu jest ten taki... jakby ten lepszy zombie. Ten głup czy coś takiego. Nawet moja winorość trochę ucierpiała od niego.
czyli jakoś lepsze. Czyli jakiś mocniejszy jest naprawdę. No i znowu mi coś tutaj ciekawego pewnie wypadło z niego. No i bardzo dobrze. Tak naprawdę mógłbym sobie na niego chodzić tak jakby wyjść z gry i po prostu wejść jeszcze raz. I dzięki temu mógłbym sobie jakieś ciekawe rzeczy znaleźć. No i chyba wydaje mi się, że to wszystko. Że tutaj wszystko wyczyściłem. Nie to. Aha, czyli to było to, że to zadanie zrobiłem. Czyli przedtem też już zrobiłem to zadanie chyba. Został jeden potwór. O kurde, gdzieś tu jeszcze jakiś potwór. Do wykończenia został. Nie wiem, czy tutaj byłem? No, trzeba będzie śledzić te zadania. Bo w sumie nie patrzyłem nawet na nie za bardzo. Ale przejdę tak szybko, w miarę. W razie jakby co, to pewnie te kruki albo ta winorość zaatakuje, jak nie zauważę. Czyli wydaje mi się, że tutaj w tym, nie wiem, czy północnym, czy wschodnim tunelu wszystko już jest wykończone. Mam nadzieję. Przedmiot, krótki łuk. Nie unoszę już nic. A, dobra. To nic. Jest. O, co to jest? Co się dzieje? Czy to już wszyscy? No, chyba tak. Chyba wszyscy. Dobra. Wróć po nagrodę do Akary. Dobra. Mogę wrócić. Gdzie było to wyjście? Tutaj. No to spoko. Kopalnia wyczyszczona. W razie jakbym chciał sobie jakiś lepszy ekwipunek znaleźć, to mogę sobie po prostu wyjść z gry i wejść jeszcze raz i po prostu pójść tam jeszcze raz. Będę mógł sobie tak ekwipunek jakiś dobry zdobyć. Dobra, gdzie była ta kara? Chyba tutaj gdzieś była. Może jakiś przedmiot dostanę? Jestem ciekaw. Zanim do niej może pójdę... Aha, nie mam żadnego, kurde... żadnego zwoju identyfikacji. Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening w umiejętności, którą sobie wybierzesz. No, dziękuję bardzo. Co zrobić, żeby mieć wilka? Wymagany poziom 6, a ja mam chyba teraz 3? 4. Dobra, na razie sobie ulepszę winorośl. Spodobało mi się. Może będę mógł dwie winorośli przywołać. Fajnie by było. Aha, on umarła mi. No dobra. Tylko jedną mogę mieć. Ale to nic, przynajmniej teraz mam mocniejszą. Witaj. O, zaraz tam pogadam, poczekaj chwilkę. Poczekaj już. Chcę sobie kupić zwój identyfikacji. Miłego dnia. Co masz zwój? Dobra, ona będzie miała. A, sprzedam. To też. I kupię sobie 3 zwoje.
Zobaczymy, co to za tarcza. Ja mam tutaj szansę na blok 20. A tu jeszcze 30 i jakieś bonusy. Szansa na... Czyli tak naprawdę tu jest 40 szansy na blok? Czy coś takiego? Nie wiem, jak to działa dokładnie. Czy może to już jest jakby doliczone do tego? I jeszcze szybszy blok. Nie wiem, w każdym razie jest lepszy. O, tu już raczej gorszy, ten toporek. O. Mieczek jest chyba lepszy. Piła śmierci to jest jakiś, nie wiem, jakiś artefakt czy coś w tym stylu. Dobra, podoba mi się. Jeszcze może sprzedam to wszystko. Okej. Wszystko mam. Pogadam z tą Kasią. Witaj w naszej wspaniałej norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Ale wiedz, że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie, trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na pustkowiu. Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi o potwornościach dziejących się na cmentarzu klasztoru. Widocznie Andariel nie wystarcza już chęć odbierania nam życia. Krwawa Orlica, jedna z naszych najwspanialszych głównodowodzących w bitwie przeciwko Diablo pod Tristram, została skalana jako pierwsza. Odnajdziesz ją teraz na cmentarzu klasztoru, gdzie zmienia naszych zmarłych w zombie. Nie można dopuścić do takiej profanacji. Jeśliś prawdziwie po naszej stronie, pomóż nam ją zniszczyć. Aha, czyli dobra, teraz będę musiał się udać do kolejnego chyba... kolejnej strefy, żeby pokonać tą zwiadowczynię, która przeszła na stronę tej Anduriel. Tak? No dobra. Naprawię sobie wpierw wszystko. Może jakiś ham bym sobie kupił? Nie, nawet chyba nie mogę. Buty? Coś tu, jakieś ciekawe buty są? Nie, nie starczy mi na te buty. Tą szarfę mam dobrą. Co tu jeszcze jest takiego? Łuk? Tu jakieś mieczyki? Nie, dobra, miecz mam dobry. Ciekawe ile warty jest. 180, nie tak dużo. Myślałem, że więcej będzie warty. No dobra. Jeszcze chyba nie gadałem z tym. Nie wiem, czy będę mógł z nim teraz pogadać? Kim on jest? Witaj, partnerze. Jestem Kit i od razu mogę ci powiedzieć, że w tym przeklętym miejscu nie znajdziesz lepszego przyjaciela ode mnie. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny, to w zamian dostaniesz ode mnie wyposażenie, jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. No, nie ma się co zastanawiać. Wszystko, co sprzedaję, jest przedniej jakości. A w dodatku dostajesz dwudniową gwarancję. Zobaczymy, co on tutaj ma. Czyli też jakieś przedmioty. On nawet nie może ulepszać, naprawiać. I coś mówił o jakichś klejnotach. Klucz. Nie, co to za klucz? Ale chyba... To chyba muszę mu sprzedać tak jakby. A tutaj mam dwa zestawy broni. Dobra. Dobra. To pierwsze zadanie. Tutaj widzę, że mamy... Będę miał tutaj zakładki na różne rozdziały. I tu będę miał 6 zadań łącznie. Czyli jeszcze to. I 4 inne. Czyli łącznie 5. Okej. Okay. Przeszukaj na cmentarzu zimny. Dobra. Muszę się udać tam, do tamtej zimnej równiny. No i cóż. Nawet fajnie się ten mieczek świeci. Ja
Ja może skończę nagrywać ten odcinek, tak krótszy będzie. W tym miejscu. Przejdę się jeszcze raz na tamtego... na tego gula, czy coś takiego. Jeśli się będzie dało. Jeśli nie, to trudno. No i będę kontynuował w następnym odcinku, jak już udam się tam, na tą zimną równinę. No, w takim razie żegnam się z wami. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie.